To zacznijmy może od tego w ogóle, jakiego rodzaju są możliwości. Można, tak najprościej mówiąc, no to są dwie takie rzeczywiście najprostsze formuły. Albo to jest stowarzyszenie, albo to jest fundacja. I powiem o kilku różnicach, które mogą zaważyć na tym, czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie fundacja. Stowarzyszenie to rzeczywiście są ludzie, tak, którzy je tworzą. I tutaj minimum potrzebne do tego, żeby to było stowarzyszenie z działalnością, stowarzyszenie, które ma osobowość prawną, to jest minimum 15 osób. 15 osób, które są członkami tego stowarzyszenia, jakby działają w tym stowarzyszeniu, no i są tym sercem, mają te pomysły różnorodne. Więc to jest klucz stowarzyszenia, ludzie. W fundacji natomiast jest tak, że idea przyświecająca fundacji to jest jednak majątek. I tam trzeba mieć jakiś majątek, on nie musi być jakiś bardzo duży, ale jednak na początek warto go mieć, który jest wydawany na cele tej fundacji. No i to jest taka, bym powiedziała, najbardziej podstawowa różnica. W związku z tym, że one trochę inaczej się tworzą, fundacji wystarczy 3 osoby, tak? Tu mamy 15, tu mamy 3, więc to już jest duża różnica, to trochę inaczej są zarządzane. I to jest, bym powiedziała, taka rzecz, która jest też ważna, jak się myśli o tym, w co wejść. Sam potem sposób działania i jakby już potem dalsze kroki prowadzenia tej organizacji, one są takie same w zasadzie. I stowarzyszenia, i fundacje niestety muszą prowadzić księgowość. Ja mówię od razu o takich rzeczach, które też czasami zniechęcają, tak, do tego, ale to warto wiedzieć, to nie jest takie skomplikowane, trzeba to wiedzieć po prostu. I stowarzyszenia, i fundacje w jakiś sposób też muszą się sprawozdawać, tak? Ale z kolei też mają te same możliwości. I stowarzyszenia, i fundacje mogą współpracować z wolontariuszami, mogą korzystać z różnego rodzaju środków, tak? Czy to publicznych, czy to z darowizn. Ja ich wszystkich nie jestem w stanie wymienić może teraz. Jak Państwo będą chcieli, to będziemy do tego wracać w wątku. Ale rzeczywiście te możliwości jakby działania są takie same. Te różnice są związane właśnie z zarządzaniem. I to, co mi się wydaje najważniejsze dla określenia teraz, w takim momencie trochę tworzenia, to jest w ogóle wymyślenie celów. Dla jakich ma powstać to coś, tak? To coś, co się tworzy.